Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą weekendową. Weekendową, czyli na najbliższy 48 godzin. Będzie to przekaz na weekend 2-3 grudnia 2023 roku. No ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was na ten moment, na tą chwilę, na najbliższe właśnie 48 godzin. No i kochani, 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego, jeżeli obchodzicie urodzinki. Właśnie w ten weekend. Wszystkiego co najlepsze, kochani, niech się spełniają wasze marzenia, niech wam się darzy. Wszystkiego, 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 co najlepsze. No i zobaczmy. Dzisiejszą kartą weekendową jest U, Piątka Pentakli. A co to za jakieś trudne energie? Kochani, Piątka Pentakli jest troszeczkę taką energią mówiącą o poczuciu braku. To jest energia ofiary, to jest energia właśnie osoby, która um, nie ma tego, czego by chciała może mieć problemy finansowe, może czuć się samotna. Na, e, może mieć jakiekolwiek inne tam problemy, że tak powiem, ale nie patrzy na to przez pryzmat siebie, a przez pryzmat obwiniania całego świata. Tak, także możemy mieć tendencję w ten weekend, żeby obwiniać wszystkich naokoło, tylko nie siebie za swoje jakieś tam przewinienia, za swoje kłopoty, za swoje trudności. E, z drugiej strony, Piątka Pentakli jest też tą energią mówiącą, że zawsze jest wyjście z sytuacji, zawsze jest ktoś lub coś, co może nam pomóc wyjść z danego problemu, ale my tego nie dostrzegamy. Dostrzegamy właśnie, będąc w tej energii ofiary. Więc ważne jest właśnie w ten weekend, żeby mimo ewentualnych jakichś trudności, szukać rozwiązań, wychodzić poza strefę komfortu, prosić inne osoby, podążać za różnymi możliwościami, wykorzystywać różne szanse, bo, kochani, tam znajdziemy właśnie rozwiązanie na, na, swoje, na swoje problemy. Tutaj, kochani, jest troszeczkę, właśnie widzę energii takiej autosabotażu, troszeczkę, właśnie. Ja nic nie widzę, nikt mi nie pomaga, nie wyjdę z tej sytuacji, nie uda mi się tego rozwiązać, a tymczasem właśnie możliwości zdecydowanie, kochani, zawsze, zawsze są. Uważajmy ogólnie na finanse w, tym, w ten weekend. Możemy wydać za dużo, możemy zaszaleć z pieniędzmi, a później będzie brakować na jakieś podstawowe rzeczy, albo możemy zapomnieć, kochani, że mieliśmy odłożone pieniądze na coś konkretnego, albo, kochani, może wyjść taka sytuacja, że zapomnieliśmy zapłacić jakiegoś rachunku, zapłacić. Czegoś ważnego, no i okaże się, że nie mamy pieniędzy właśnie na to ważne coś, więc, więc uważajmy w, tym, w ten weekend właśnie z wydatkami przede wszystkim, żeby nie zaszaleć. Starajmy się też właśnie przemyśleć, szczególnie jeżeli to jest okres gdzieś tam płacenia waszych rachunków, czy coś, czy czegoś nie przeoczyliście, żeby później nie było, że wiecie, naliczą wam odsetki i okaże się, kochani, że, że musicie zapłacić dużo więcej niż, niż gdzieś tam początkowo była, była to kwota. Dla części z Was z tą piątką, Piątką monet, może być tak, kochani, że ogólnie będziecie czuć się bardzo jakoś samotni w ten weekend, że nikt was nie wspiera, nikt was nie kocha, nikt was nie szanuje, ale to też jest taka energia. Hmm... Trochę właśnie takiej z psychologii, tak? Może zastanówcie się, dlaczego tak właśnie jest, dlaczego, dlaczego nikt was nie szanuje, dlaczego nikt wam nie pomaga w jakiś sposób, czy prosicie o tą pomoc, czy jesteście otwarci na tą pomoc, bo według tej energii, kochani, właśnie niestety nie. Jesteście tacy, ja wszystko sam, ja wszystko sama, a kiedy przychodzi co do czego, no to właśnie nikt mi nie pomaga. Więc to jest taka energia mówiąca, kochani, że warto się zastanowić też nad swoimi czynami, nad swoimi decyzjami, bo może to właśnie. One spowodowały tego to, że właśnie teraz w ten sposób się czujecie, albo że w ten sposób jest właśnie jakiś problem. Kochani, na, tradycyjnie, na tradycyjnej takiej piące dynarów, piące pentakli, jest zazwyczaj taka para, która ewidentnie jest po przejściach, jest zmarznięta, idzie po śniegu i cierpi w wyniku właśnie braku jedzenia, braku ciepła, braku opieki, ale przechodzi koło kościoła, tak? Zazwyczaj właśnie jest to witraż symbolizujący właśnie kościół, nie Boże nie mówię wam, że macie chodzić po kościołach i duchownych. No chyba że chcecie, kochani, to żaden problem, oczywiście, że tak. Ale tu chodzi o to, że to wsparcie zawsze jest. Jest gdzieś tam z tyłu, czasami go nie dostrzegamy, ale to wsparcie, ta pomoc zawsze jest nam dostępna, tak? Tylko no właśnie, trzeba, trzeba ją poszukać, trzeba ją znaleźć, trzeba otworzyć na nią oczy, trzeba ją przyjąć przede wszystkim. Jeżeli chodzi o kochani o sprawy zawodowe, no to z piątką pentakli, kochani, no coś może nie pójść do końca tak jakbyśmy tego chcieli, tak? Może Okazać się, że nie otrzymamy jakichś pieniędzy, może okazać się, że nie otrzymaliśmy jakiejś, um, jakiegoś, jakiejś umowy, nie otrzymaliśmy jakiejś, um, jakiegoś czegoś, o co, od czego bardzo pragnęliśmy, tak? Może okazać się, kochani, że popadniemy właśnie w jakieś długi albo w jakieś trudności finansowe. Może okazać się, kochani, że z jakąś sytuacją, z jakimś problemem, z jakimś wyzwaniem niestety nie damy rady sobie poradzić sami. I tutaj też jest właśnie to, kochani, żeby nie bać się prosić o pomoc, żeby żeby. Nie unikać, że tak powiem, tego wyjścia do ludzi i poproszenia, że tak powiem, o, o jakieś wsparcie. Bo ja widzę, że, kochani, są ludzie, którzy bardzo, bardzo chętnie Wam pomogą, tylko właśnie Wy ich gdzieś tam nie dostrzegacie, tak? Bo żyjecie w swojej własnej iluzji, że jest ciężko i tak po prostu musi być. Nie, tak nie musi być, kochani. Wystarczy naprawdę wyjść poza strefę komfortu i spróbować czegoś innego, poszukać nowych rozwiązań, poszukać osób, które Wam pomogą i właśnie w ten sposób, kochani, rozwiążecie właśnie te trudności. Z Piątką Pentakli, kochani, tak jak już powiedziałam, o finansach. Uważajcie na te finanse, właśnie w, w ten weekend. Nie szalejcie za bardzo. Um, starajcie się trochę przyoszczędzić. Um, a tak jak mówię, jeżeli nawet pojawią się jakieś. Um, Wydatki takie nadprogramowe, no to kochani, tak jak mówię, szukajcie pomocy, wsparcia. Zawsze pojawi się ktoś, kto, kto może Wam pomóc, kto może Wam pożyczyć jakieś pieniądze. Ehm, tylko właśnie, tak jak mówię, nie bójcie, nie bójcie się prosić, tak? Jeżeli chodzi o sprawy miłości, sprawy związków, no to dzisiaj właśnie tą, tą samotność taką możecie poczuć. Oczywiście z piątką pentakli może, kochani, dojść do jakiegoś, nie wiem, rozstania, do jakiejś poważnej kłótni, która spowoduje, że gdzieś tam wasze, wasza relacja będzie wisieć na włosku, ale tutaj. Też, kochani, jest właśnie ta kwestia otwarcia się, czy, czy aby na pewno zrobiliście wszystko w tej sytuacji, co możecie, żeby to naprawić, czy aby na pewno zrobiliście wszystko, żeby um, gdzieś tam zawalczyć o ten związek. Czy to nie jest tak, że zwalacie całą winę na partnera, partnerkę, a sami, że tak powiem, w tej sytuacji nie robicie nic? Tutaj warto by było się na tym, kochani, zastanowić. Z Piątką Pentakli ogólnie może być takie poczucie braku, jeśli chodzi o wsparcie ze strony partnera, opiekę ze strony partnera, partnerki, pomoc w domu, finanse, tak, czy cokolwiek innego. Więc, no, dosyć trudna, kochani, energia. Dosyć trudna energia, e, tak jak mówię, ale która w jakiś sposób przynosi pewne zmiany, no bo piątki, wszystkie piątki przynoszą zmiany, tylko przez pryzmat troszeczkę takiego cierpienia, bólu e, i e, jakichś takich żałości związanych właśnie z, z poczuciem braku, akurat w przypadku piątki pentakli. E, ważne jest, kochani, właśnie tak jak mówię, żeby otworzyć się, otworzyć się na drugą osobę, otworzyć się na inne możliwości, otworzyć się na współpracę, otworzyć się na proszenie o pomoc też, kochani, albo na jakieś rozwiązania, które ewidentnie tutaj mogą zostać wyjść na plus dla was, tak? I rozwiązać ewentualne trudności. Mogą się oczywiście pojawić problemy finansowe, które gdzieś tam przełożą się na wasze stosunki ze sobą. Możecie właśnie poczuć, że kochani, cały dom leży na waszych barkach i tak dalej, partner was nie wspiera i tego typu rzeczy. Także Tutaj też, kochani, szukajcie jak najbardziej nowych rozwiązań. E, moje drogie single, no u was też żadnych takich rewelacji trochę nie widzę, e, aczkolwiek spód, spód kart nie jest taki zły, tylko właśnie wasza energia może być taka, że a, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie wspiera nigdy się nie zakocham, zawsze będę sam, zawsze będę samotny, e, nie ma nikogo do związku, nie ma nikogo, kim mógłbym się zainteresować, kim mogłabym się zainteresować. Jest trochę takiego, właśnie nic nie widzę i przez to czuję się biedny i samotny, tak? Tak? Tymczasem, kochani, na spodzie faktycznie jest ktoś, kto mógłby wam zaoferować ym, miłość, kto mógłbym za wam zaoferować coś więcej, ale mam wrażenie, że Wy kompletnie nie dostrzegacie tej osoby. To może być ktoś z Waszego grona znajomych, przyjaciół, z pracy. Yy, ktoś, kto może nie do końca yy, jest waszym ideałem, ale myślę, że jest takim panem albo panią OK na ten moment. I. Yy, 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 yy. Wiecie, tu nie ma właśnie tych motyli w brzuchu, tych gromów z jasnego nieba, ale to jest coś, co mogłoby się fajnie przeistoczyć właśnie w coś bardzo zrównoważonego. Dla części z Was, kochani. Może być to taka kwestia też, że właśnie mamy weekend, a Wy będziecie siedzieć w domu i będziecie mieć to poczucie, tak, wszyscy się bawią, wszyscy gdzieś imprezują, wszyscy gdzieś jeżdżą, a tylko ja siedzę w domu sam, sama i tak dalej. Ale zastanówcie się, czy przez ostatni czas, nie wiem, nie odrzucaliście jakichś zaproszeń, nie odrzucaliście jakiejś przyjaźni, czy odzwoniliście do przyjaciela, przyjaciółki, czy, czy nie wiem, zainteresowaliście się rodzicami, czy zainteresowaliście się kimkolwiek. Czy to nie jest tak, że Wy olaliście wcześniej wszystkich, a teraz nagle czujecie się samotni, bo nikt was nie zaprasza, nikt do was nie odzwania i nikt nie zabiega o waszą atencję, tak? Bo mówię, przy Piątce Pentakli to jest energia ofiary, to jest energia takiej psychologii, gdzie widzimy wszystko naokoło, a nie widzimy um, siebie samego. Więc ważne, żeby właśnie w ten weekend zwrócić oczy ku sobie, ku temu, czego, um, czego my nie dajemy, tak? Czego, czego my oczekujemy w jaki sposób dlaczego i kochani żeby wychodzić poza pewne rzeczy które faktycznie nas blokują które nie są dla nas korzystne tak bym powiedziała. I teraz pokażę wam co jest na spodzie. Na spodzie mamy siódemkę mieczy, ta siódemka mieczy nas goni w tym tygodniu, ale mamy też głupca i mamy szóstkę, szóstkę denarów. Widzicie szóstkę pentakli, czyli jest krok naprzód. E, czyli dla części z was właśnie mówię, ta energia autosabotażu jest tutaj em, jest niezwykle silna. I żeby wyjść poza pewne schematy, trzeba wkroczyć właśnie z taką świeżą energią w różne związki, sytuacje, swoje życie, żeby osiągnąć pewien rodzaj balansu i równowagi. Równowagi też właśnie w dawaniu i braniu między innymi, kochani. Dla części z Was ta szóstka denarów jest ewidentnie informacją, żeby nie uciekać przed proszeniem innych pom osób o pomoc. Przed um, oferowaniem też od siebie więcej. Więc kochani, tutaj ta równowaga pomiędzy relacjami będzie niezwykle ważna, ale to Wy musicie Wyjść tutaj poza jakąś taką strefę i zrobić ten krok naprzód w kierunku takiego nowego życia, w kierunku um, nowego sposobu też bycia dla części z Was. To będzie tutaj niezwykle ważne. Um, dla części z Was, kochani, jeszcze tak pomyślałam, żeby nie było, że wszystko, że tak powiem, do Was, że ta Piątka Pentakli może być energią osób, które Was otaczają, że będziecie mieć do czynienia z osobami, które, um, które właśnie w ten sposób patrzą na świat, że wszystko dla nich, że wszystko przez przez wszystkich, tak, a oni sami są niewinni, osoby, które wiecznie mają problemy finansowe, które najpierw właśnie wydają swoje oszczędności, a później właśnie nie mają pieniędzy na coś, wiecie, to są osoby też właśnie z problemami. I dla części z Was, kochani, może być właśnie taka energia, że to Wy musicie spojrzeć tutaj z większą równowagą na siebie i na swoje potrzeby. Przestać, że tak powiem, ratować wiecznie tą osobę, tylko właśnie skierować się w stronę takiej równowagi w dawaniu i braniu i bardziej zaopiekować się sobą i swoimi potrzebami. Więc tutaj też jest kochani druga strona medalu, tak jak mówię. Dla części z was kochani, jeżeli mówię, jesteście singlami, to tak jak mówię, tutaj się oszukujecie w jakiejś kwestii, bo jest ktoś, kto faktycznie jest z wami zainteresowany. Myślę, że ta osoba też nieraz już zapraszała was na jakieś randki, spotkania i tak dalej, ale wy kompletnie nie dostrzegacie tej osoby. Więc warto otworzyć oczy, warto otworzyć oczy właśnie na współpracę z innymi, warto otworzyć oczy na różne inne możliwości. Warto zrobić ten krok naprzód, właśnie wyjść poza strefę komfortu z takiego pudła, że tak powiem. Warto przestać oszukiwać Siebie oszukiwać, oszukiwać, innych i spojrzeć na świat właśnie takimi oczami dziecka, z nowymi możliwościami, z otwartością. A kochani, tam leży równowaga, tam leży sprawiedliwość, tam leżą możliwości i na te możliwości, kochani, zawsze warto się otworzyć. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Spokojnego weekendu, mimo wszystko Wam życzę. No i widzimy się za niedługo. <grym> Buziaki, papa. Pa.